Państwa, wznawiam posiedzenie Rady. Jesteśmy przy punkcie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednolednisko. Zgłoszono skład i teraz przejdziemy do głosowania. Podobnie jak poprzedni. Proszę. Czy również występuje jako przedstawicieli Klubu Rady Rady Gminnej? Wnioskuję o uznanie wyborów Komisji Rewizyjnej i pani Drust jako osoby, która zdobyła najwięcej głosów, bez dodatkowego głosowania na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z to ze statutem i jako że tego wyboru dokonali nie dawno radni. Proszę o przegłosowanie tego wniosku. Bez dodatkowego głosowania. Czy to jest zgodne? Ale jednak musimy uchwałę. Ponieważ, proszę Państwa, tu jest najdalej idąca propozycja, w związku z czym chcę ją poddać pod głosowanie. W brzmieniu uchwały, tak jak to zostało zapisane w porządku obrad, uchwała nr 3/5 w sprawie wyboru przewodniczącego, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednolednisko. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz w związku z paragrafem 83 ust. 2 statutu gminy Jednolednisko Rada Gminy Jednolednisko uchwala co następuje. Paragraf 1. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jednolednisko wybiera się panią Jadwigę Drust. To jest i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w takim brzmieniu? Dziękuję bardzo wszystkim radnym za jednomyślność. Myślę, że rozpoczynamy nowy rozdział naszej współpracy, że też radni, które są poza klubami, a w tak ważnej komisji, jak do radnych zgłaszanych, będą mieli możliwość patrzenia na to, co się dzieje władzy. Nie gratuluję pani wyboru i mam nadzieję, że pani przewodnicząca profesjonalnie będzie tutaj wykonywać swoje powierzone obowiązki. Proszę Państwa, kolejny punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji, także Komisja długo nazywa, Rozwoju Gospodarczego, Usług Rolnictwa, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jednolednisko. Również głosowanie jest jawne. Otwieram listę zgłoszeń na członków tej komisji. Kto z Państwa radnych zabierze głos w sprawie zgłoszenia kandydatów? Proszę bardzo. Zgłaszam panią radną, panią Renatę Pasek. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. W imieniu Komitetu Klubu Radnych zgłaszam do tej 5-osobowej komisji 4 kandydatów. Pan Szorski Karol. Już jest. Pani Dąbrowska Monika, pani Ciupińska Monika i pan Kain Mieczysław. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy jest jeszcze, są jakieś kandydatury? Dziękuję, nie widzę zgłoszeń. Jest 6 osób w 5-osobowej komisji. Zgodnie ze statutem ta komisja ma skład 5-osobowy. Proszę Państwa, odczytamy nazwiska zgłoszonych radnych i proszę o wypowiedzenie się, czy wyraża zgodę. Pani Renata Pasek. Dziękuję bardzo. Pan Karol Rzeszowski. Dziękuję bardzo. Pani Monika Dąbrowska. Dziękuję bardzo. Pan Kain Mieczysław. Dziękuję. Pani Monika Ciupińska. Dziękuję.
Pani Monika Podsiadła. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz nad każdą z kandydatur będziemy głosować przez podniesienie ręki za. Proszę bardzo, proszę. Dziękuję bardzo. Zarządzam 5 minut przerwy.